z wysokimi notami, tylko Szwajcar dał 17 punktów, pozostali po 18. No i jest trzeci, przegrywa z Pungartarem między innymi i zostaje tylko Maksymilian Mechler. Teraz Niemiec, no, szansa na zwycięstwo. Oj, jej, 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 złe wyjście z progu, tam walczył o to, żeby podciągnąć jakoś wyżej ciało, ta ręka wygięta w bok. No, nierówno chyba się odbił, skoro tak musiał mordować się, by uzyskać jakąkolwiek równowagę w powietrzu. Skaczący z numerem 31 reprezentant Niemiec. No i wielka to szkoda oczywiście z jego punktu widzenia, bo nigdy jeszcze podczas zawodów Pucharu Świata nie stał na najwyższym stopniu podium. W letniej Grand Prix jedno takie zwycięstwo w roku 2004, a zatem bardzo, bardzo dawno temu w Innsbrucku. No, nie jest częstym gościem na wśród trzech najlepszych na zawodach najwyższego formatu reprezentant Niemiec. Tym razem miał taką szansę, ale niestety jej nie wykorzystał w drugiej serii, psując skok. No i tu mamy szczęśliwych Słoweńców. Lidera cyklu, czyli Jerneja Damiana, i zwycięzcę, czyli Matiasza Pungartara.